po pewnym okresie czasu, kiedy już w Polsce następuje odwilż, kiedy następuje już następują strajki, jedne, drugie, kiedy przychodzi okrągły stół, my wcześniej już zawiązujemy struktury zakładowe podziemne Solidarności, czyli komisji zakładowych, nie? Czyli może nie tyle, co tam, gdzie nowe komisje, tak jak w naszym przypadku powstawała nowa komisja, ale tam, gdzie były, to one się reaktywowały tylko. No. U nas powstała i w momencie, kiedy pookrągłostołowe porozumienie nastąpiło, kiedy legalizacja nastąpiła Solidarności, u nas już gotowa Solidarność wypływa w tej firmie polonijnej. Prawie stuprocentową członkami związku. Ja zostaję szefem tego związku na tym zakładzie, ponieważ ten zakład się rozrasta w międzyczasie, gdzie powstają obok tego zakładu jeszcze inne zakłady, chociażby zakład w Ciekanowie sztucznego marmuru, chociażby zakład szycia odzieży w Gliwicach, chociażby zakład obróbki mechanicznej tutaj w Zabrzu i kilka jeszcze innych. W każdym tym zakładzie powstaje komisja zakładowa i wspólnie dla tych wszystkich zakładów powstaje międzyzakładowa komisja związkowa, na której strzele staję też ja. Tam zostaję też wybrany na delegata do zjazdu regionalnego i rozpoczynam działalność związkową. Z delegata na zjazd regionalny zostaje wybrany na delegata na zjazd krajowy i uczestniczę w pierwszym zjeździe krajowym już po nazwijmy to po ponownej legalizacji.